obecnie znajduje się na parkingu w Przełęczy Wyśniańskiej, skąd udam się na trusty granic Polski, Słowacji oraz Ukrainy przez Małą Rawkę i Wielką Rawkę, więc zapraszam Was do oglądania. Warunki nie sprzyjają. Zobaczcie sami, jaka jest mgła, ile jest śniegu. Masakra jakaś. Patrzcie, jak będę schodził, jak to wygląda wszystko. No, tragedia. A ja jeszcze na dodatek z samych butach, bez raków. No, nie wiem, jak ja sobie zobaczymy. Będzie ciężko, na pewno się kilka razy wywrócę. No ale cóż, idę dalej. Jesteśmy. Zobaczcie. Ale widoki, sama masakra, tak jak zobaczcie. Dobra, to teraz się będę wybierał tutaj mapa na Małą Rawkę. 267 metrów. Idziemy. Lawiny, kurwa, uciekać! Tak a propos, nie wiem czy dobrze idę, bo jest taka mgła, że nawet nie widzę szlaku. Ale na Janusza, najwyżej gdzieś zabłądzę, mam czas. Więc nie jest źle. O kurde, chyba już wiem, gdzie muszę iść. Tam, gdzie nie widzę. Właśnie doszedłem do wielkiego betonowego słupa. Spójrzcie. Mam w końcu Wielką Rawkę. No to teraz jednak 45 minut do Trójstronnej. Chciałem z tego punktu pozdrowić siostrę i szwagra, którzy się ze mnie śmieją ostatnio, że przytyłem 15 kilo dokładnie przez pół roku od czasu powrotu tutaj. Ale to mi akurat teraz w takich warunkach wychodzi na plus, bo zamiast się ślizgać schodząc, no to po prostu wpadam i robię takie dziury. Jakby ktoś się pytał, czy w Polsce jeszcze jest śnieg. Bieszczady. Do Krzemieńca się idzie wzdłuż granicy. Tak jak zobaczcie tutaj, jest słupek Ukrainy i słupek Polska. I właśnie pomiędzy nimi nie można przekraczać granicy z Ukrainą. Jest to nielegalne. I można dostać mandat i nawet do więzienia można za to pójść. Więc nie polecam nikomu. Ale bardzo dużo osób próbuje. Dobra. No i w końcu dochodzę do trójstyku granic. O, Krzemieniec. Znajdują się tutaj granice Polski, Ukrainy i Słowacji. Z tej strony, co teraz jest nagrywane, to jest wszystko Polska. Tam mamy Słowację. O, tam jest Słowacja. A tam wszystko Ukraina. Patrzcie, tutaj jeszcze pokażę Wam, pomnik jest zrobiony. Widzicie? Jest tak, z tej strony Krzemieniec, Polska. Tutaj jest po słowacku napisane Kremenec, Słoweńska Republika, czyli Słowacja, a tutaj Ukraina i po ukraińsku. Ciężko mi odczytać, nie wiem jak się to czyta. Kremeheli, nie wiem jak. No. Patrzcie tutaj. I znaleziona piąteczka. Schodzenie jest jeszcze gorsze niż wychodzenie, bo jest takie ślisko, że masakra. Kurde. Ajajajaj. Już jedna wywrotka była. Dochodzę do Bacówki. Zobaczcie sami.
A oto piękna bacóweczka. No, a teraz dotarłem do zagrody pokazowej żubrów w Mucznem, więc zaraz wam pokażę, jak wyglądają żubry na wolności. No, teraz jestem w Mucznym wypalarni węgla drzewnego. Jak to wygląda? Zobaczcie sobie. O, tutaj w takim oto piecu wypalają właśnie ten węgiel. Naprawdę fajnie wygląda to. Jak wygląda proces wypalania węgla dla drzewnego w retortach. Nic, nie będę tego czytał. A zaraz wam pokażę jeszcze jedną śmieszną sytuację, bo się przestraszyłem praktycznie, że ktoś na mnie kuka. Dokładnie. Patrzcie to. Chodźcie, to pokażę. Dlaczego? Nie, no ja tu jestem w ogóle jakiś, nie wiem. Ale o. Szedłem sobie tędy. Idę, tak patrzę, przyjrzyjcie się, tam ktoś na mnie patrzy, no nie, sobie myślę, podchodzę bliżej, a to jest po prostu obraz w środku, nie no, ale dobra sprawa. Zgadnijcie, gdzie teraz się znajduję, jestem dokładnie w sercu Bieszczad, a dokładnie jestem nad Sanem, niedaleko Soliny, Zapory i Jeziora Solińskiego. A za mną, oddali, jak zobaczycie, znajduje się serce Bieszczad. Dokładnie o tam. Zobaczcie, jakie serducho jest. Świetne, no nie? A wybudowali to Polka z Hindusem. Możecie sobie na internecie poczytać, w jaki sposób dokładnie to powstało. Polecam. Teraz znajduję się koło bunkru linii Mołotowa. Zobaczcie sami. Kurczę, świetne miejsce. Zobaczymy, co jest w środku. Bo ja jestem ciekawy. A, taki mały ten bunkierek. Przede mną dzisiaj ostatnia już atrakcja. Zamek na górze Sobień. Zaraz zobaczycie, jaka ładna panorama jest z góry, jak wejdę. Więc idę. Całkiem niezły widok z tego zamku.